Broken bottles in the hotel lobby. Seems to me like I'm just scared of never feeling it again. But I know it's crazy to believe in silly things, but it's not that easy. I remember it now, it takes me back to when it all first started. But I've only got myself to blame for it, and I accept it now. It's time to let it go, go out and start again. But it's not that easy. But I've got high hopes, it takes me back to when started high hopes. When you let it go, go out and start again. High hopes. When it all comes to an end, but the world keeps spinning around. Dreams, I meet the ghosts of all the people who have come and gone. Memories, they seem to show up so quick, but they leave you far too soon. Naive, I was just staring at the barrel of a gun. And I do believe that. Yeah, but I've got high hopes. It takes me back to when we started. Chrystus mówi do nas: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Tylko czyste serce może w pełni miłować Boga. Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo. Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu. Nie pozwólcie, aby zniszczono waszą przyszłość. Miłość jest jedyną siłą, która otwiera serca na słowa Jezusa i na łaskę odkupienia. Jest jedyną siłą zdolną do tego, by nas skłonić do dzielenia się po braterstwie tym wszystkim, czym jesteśmy i co mamy
z woli Chrystusa. Ona jest potężnym bodźcem do dialogu, w którym słuchamy siebie i poznajemy siebie wzajemnie. Miłość otwiera na drugiego człowieka, stając się tym samym podstawą ludzkich relacji. Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze. Bądźcie więc naśladowcami Boga i postępujcie drogą miłości. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Jesteśmy tu z nimi, bliscy, przyjaciele. Są również i stare, i młode małżeństwa, aby sobie przypomnieć to, co sobie kiedyś ofiarowali. Dlatego też cieszymy się i życzymy, aby Aneta i Krzysztof przeżyli ten swój piękny dzień ślubów jako coś, co rozpoczyna ich wspólną drogę życia. Dlatego też, abyśmy godnie przedstawili ich prośbę samemu Panu Bogu, najpierw przeprosił Boga za nasze zwyczajne. Ale to i wszystko. Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcę. Chcemy. A czy chcecie wytrwać w tym związku zdrowie i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? Chcemy. Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Chcemy. Prośmy zatem Ducha Świętego, aby uświęcił ten wasz związek, dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Ja, Aneta. Biorę Ciebie, Krzysztofie, za męża.
Biorę Cię w Krzysztofie za męża i ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszcza do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez nas zawarte, ja powagą Kościoła błogosławię i potwierdzam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pobłogosław Boże obrączki, które dziś uroczyście poświęcamy w Twoim imieniu, spraw, aby ci, którzy będą je nosić, dochowali sobie doskonałej wierności, trwali w Twoim pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali przez Chrystusa, Pana naszego. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Aneto, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Krzysztofie. Krzysztofie. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mamy nową rodzinę. Brawo dla nich. Co ty zbierasz?
została dalej na konfuzję, to wiesz. Bardzo miła. Miłość tego szczęścia swojego. Wszystkiego lepszego. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Życzę wszystkiego. Dobrego, dobrego. Dziękuję. Jeszcze również dużo zdrowia. Witam Was z chlebem i solą, który Wam nigdy w życiu nie zabrakło. Tak, to jest najważniejsze. Proszę bardzo. Uważajcie, bo ktoś podjęło tutaj. Daleko rzucę, nie lubię. Super, udało się, wypaść. Oczywiście, panie, witamy bardzo gorąco naszych nowożeńców, a tutaj Krzysztofa. Oczywiście już teraz oficjalnie witamy całą rodzinę. Gwiazda, gość, i ty wiesz,
Słuchajcie, wielkie brawa, słuchajcie, wielkie brawa dla naszej Pani Młodej. Ale słuchajcie, panie... Jeden naszej właśnie Pani Młodej, drugi od naszego Pana Młodego. Zajmamy wszystkich, kto jeszcze siedzi. Będą taki podnosi gorączki do góry, na szczeby. Raz, dwa, trzy i jak się bawi wesele. I jak się bawi wesele. I głośniej tak się bawi wesele. I jak się bawi wesele. I mamy panie, znowu idziemy dalej. Tworzymy nowe żywi. Wydrujemy do przodu. I łapimy się za kolankę, spójrzmy niżej. Łapimy się za kolankę. Jedziemy troszkę wyżej. Łapimy się za brzuszki. Za brzuszki. I kręcimy za brzuszki. I uwaga, znowu idziemy do świetlaczej. Schodzimy, łapimy się za pośladki, za kucie. Ale za swoje, za swoje. O właśnie. O jak dobrze, o jak dobrze. I uwaga, panie, znowu podnosimy nożki do góry. Zaszczymy naszej Pani Młodej. Raz, i dwa, i raz, dwa, trzy. I jak się bawi wesele. I jak się bawi wesele. I jak się bawi wesele. I jak się bawi, jak się bawi. Bye.
słuchajcie, za wielkie, wielkie brawa, wielkie, wielkie brawa. Można klaskać, można klaskać, hop! No. Jest dobrze, jest dobrze. Buziak był? Był. No cóż, w takim razie znowu się odwracamy twarzami tutaj w kierunkach przeciwnych. Panowie do środka, panie na zewnątrz. Jedziemy, okay, jedziemy. Runda numer dwa. To uwaga. Słuchajcie, jak ktoś ma dwie partnerki albo trzy, to niech się tylko cieszy. No i uwaga, moi kochani. Takie pytanie, który z panów ma więcej niż jedną partnerkę? Ręka do góry. Ręka do góry. Tutaj jest ile? Tutaj są dwie. Młody, ile masz? Ty masz trzy. Kto ma cztery? Kto ma cztery? Kto ma cztery? Dobra, młody ma trzy, tak? To ja do ciebie teraz idę i zapytam tak ciebie tak bez ogródek. Słuchaj, jak masz trzy dziewczyny, całowałeś? Wszystkie trzy. Szybki jest, co? To tak razie inaczej, czy w ogóle wiesz, jak dziewczyny mają na imię? Asie. To jak? Słuchamy. Ręka, Justyna i... I popadłeś. Nie wiem. No, z wrażenia się pomówi. Jak? I Roxana. W takim razie wielkie brawa dla pana młodego. No i słuchajcie, moi kochani, przedstawiam wam tutaj naszego pana młodego, który o godzinie 17.35 otrzymuje tytuł największego ogiera dzisiejszego wesela. Także również coś dla ciebie. Już się tutaj nasza Iza teraz delikatnie porozbiera, bo już widzę, że temperatura na 45 wzrosła. Jak nie więcej właśnie. Dobra, to w takim razie to jeszcze jest koniec. Jeszcze jedna rundka, znowu będzie to pod nocami. Jeszcze jedna rundka, bo widzieliśmy, że tutaj jeszcze żadnej ręki w górze nie było. No wszyscy zadowoleni, a my lubimy ich grać z losy, także jeszcze chwilę poczekamy, no. To uwaga, jedziemy panie na zewnątrz, panowie do środka i jedziemy. Runda numer 3.
poda się, by się odwracamy, dobieramy się w pary. Przedstawiamy się sobie. Całujemy. Tutaj widzę kolega jakiś taki nieśmiały. No patrz, no masz takie fajne drzwi, a ty się tu obijasz. Tu masz jeszcze jedną koleżankę do zapoznania. Dwie myślałem, że tylko jedno. No jak to, chłopie, no. Solidarność męska nie zna granic. Ci, ja też myślałem przy ślubie, że tylko jedno, a teraz mam dwie, żonę i teściową. Nie no, kolega teraz ładnie się tutaj zapozna jeszcze z tą jedną panią naprzeciwko. O właśnie, tak. No i słuchajcie, moi kochani, takie jeszcze pytanie, czy już teraz jesteście wszyscy zapoznani dobrze, czy jeszcze jedna rundka taka specjalna? Jeszcze jedna specjalna? Okej, okay, w takim razie tutaj widzę, że ty tak patrzysz. Jak masz na imię? Paweł. Paweł, na kogo polujesz? Na swoją kobietę. Ty okay, powiedz mi, gdzie ona siedzi? Tam stoi. Za co? Tam stoi, tak? Jest za niewinną. Takie właśnie życie. Dobra, to Gasia, ostatnia rundka, tylko teraz troszkę inaczej będzie, troszkę inaczej. No właśnie, troszkę inna rundka, czyli panie ostatni raz na zewnątrz, panie ostatni raz na zewnątrz, panowie ostatni raz do środka i już za chwilę zobaczcie, co się będzie działo. Czyli panie odwracają się na zewnątrz, znowu będzie randka w ciemno teraz, no. To uwaga, uwaga. Hawaj jest piękny. Dokładnie, moi drodzy, znowu odwracamy się do siebie, znowu widzimy, że żadnych rączek w górze nie ma. No i teraz słuchajcie, moi drodzy, w nagrodę za to, że tak pięknie pomogliście nam rozpocząć to dzisiejsze wesele, to teraz tak jak stoimy, podajemy sobie rączki. No i znowu słuchajcie, jak ktoś ma dwie albo trzy partnerki, to niech się tylko cieszy. Czyli podajemy sobie rączki i właśnie teraz z dedykacją od wszystkich panów dla wszystkich pięknych, nieznajomych pań właśnie dedykowany jest za to twór. Czyli piękna, nieznajoma. Czyli co, dobieramy się w pary, trójkąty, czworokąty, no i oczywiście zapraszamy do zabawy. No i teraz słuchajcie, halo, jak się bawi wesele! O właśnie, teraz lepiej. Ujrzałem dziewczynę tą, piękne włosy jak aksami, czy uda się poznać ją? Piękna, nieznajoma, jak spyta się o imię ma. Nieznajoma, a czuję jakby już się znał. Nieznajoma, radością budą oczy twe. Nieznajoma, ta piękna, że wciąż musi je. Dziś gdy imię jej poznałem, tajemnicą ma. To dlatego pokochałem, by móc ją odkrywać co dnia. Piękna, nieznajoma, jak spyta się o imię ma. Nieznajoma, a czuję jakbym już się znał. Piękna, nieznajoma, nieznajoma, ta piękna, że wciąż musi mnie.
Kto już był w tym roku na Europie, na jakichś wakacjach?
Był ktoś? A, niektórzy już byli. Ale ci, co jeszcze nie byli, to was zabieramy prosto do słonecznej, słonecznej Italii, moi drodzy. I zębę, zębę, zakręć do domu, to ci raczej. Będziemy z tej strony tutaj. Proszę bardzo. A są dwa, zobacz.
Dobra, para młoda sobie tutaj spocznie. I teraz ja poszukam, gdzie mam wszystkie moje prezenty, co? Tu są, tak? Dobra, są. Właśnie, słuchajcie, moi drodzy. No takie czasami wrażenie robię, no. Dobra, słuchajcie, moi drodzy. Kto zna wierszyk lub tam piosenkę dla naszej pary młodej jako pierwszy, najodważniejszy dostaje podwójną nagrodę. Ręka w górę. Koleżanka, tak? Piona? Dobra, jedziemy po kolei, teraz chodzę, no daj mi rączkę. Wchodzimy do góry, wejdź sobie do góry, ale na nóżki sobie stań, fajnie, super. Stoisz, no czekaj, to ja ci pomogę, chodź. Chodź, ja ci pomogę, no. O, właśnie tak. I teraz słuchaj. Jak się tak fajnie ukłonisz, dostaniesz takie wielkie brawa, że nawet wierszyka nie musisz mówić. Zobacz, no ukłoń się tak mocno, no, 3-4, hop. No słuchajcie, drodzy goście, takie brawa, to para młoda miała przegorzko-gorzko. Tutaj trzeba większe, jeszcze raz, 3-4, hop. O, właśnie tak. I teraz powiedz wszystkim, jak masz na imię. Wiktoria. Wiktoria, ile masz lat? 5. Masz chłopaka? Nie. Pytam, wiesz, no. Wiktoria, słuchaj, a znasz jakiś fajny wierszyk? Witaminki. A to czekaj, no to my ci tu pomożemy. No, to, słuchaj, wszystkich gości prosimy o uwagę teraz. Wiktorii oddaję głos. Proszę bardzo. 3-4. Piosenka? Może być piosenka, pewnie. Witaminki, witaminki dla chłopczyka i pierwszy. Wszyscy mają takie miniki, to pytają witaminki. Wielkie brawa, dawaj ręczkę szybko, dawaj ręczkę. Najpierw pionę, dobra, pionę. Super było, idziemy teraz po nagrodę, chodź. Idziemy po nagrodę naszej pani młodej, proszę bardzo. I teraz sobie tutaj wybierz taką piękną czekoladę, dokładnie. A słuchajcie, wyszukamy, kto jest następny chętny. Kto następny chętny? Jakby ktoś wierszyka nie znał, my pomożemy. My znamy dużo wierszyków. Ty jesteś świetna, chodź, proszę bardzo. Wchodzimy do góry, piona, piona. A czekaj, no czekaj, żufik, żufik. Żufik. Powiedz mi, jak masz na imię? Wyłączony! Czekaj, my się musimy zapoznać. Dobrze, jeszcze raz tam. Piona? Żufik? O, dobra. Jak masz na imię? Lena. No widzicie, jak to działa? Zobaczcie, słuchaj. Lena, powiedz mi, ile ty masz lat? Ile masz latek? 2,5, dokładnie, słyszałem. No i co, Lena, wierszyk znasz? No to proszę bardzo, oddajemy głos Lenie. Brawo! Moje drodzy, wielkie brawa, teraz schodzi się po nagrodę, chodź. Chodź, dokładnie, schodzimy. Kopka, proszę bardzo. Idziemy teraz naszej pary po nagrodę, dokładnie. Weź sobie czekoladkę. O, właśnie. A my szukamy dalej. Kto następny chętny? Gdzie są te dzieci, słuchajcie? To uciekły mi dzieci. Halo, halo, gdzie są dzieci? Jest koleżanka? Siema. Siema, Piona. Siema, Piona. Ale dobra, my sobie poradzimy, słuchajcie, my sobie poradzimy. Chodź, teraz ci pomogę wejść do góry. I teraz słuchaj. Wielki ukłon do gości i wielkie brawa. No, ukłonimy się? Proszę bardzo, ukłon się. No i zobacz, jakie brawa dostaniesz. Słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście, ale tamta strona wcale brawa nie biła. Jeszcze raz, uwaga. 3-4, hop, ukłonimy się fajnie. O, właśnie. I teraz koleżanka, jak ma na imię? Hania Teczka. Hania, słuchajcie, piękne imię. I teraz słuchajcie, ja sobie tu z Hanią chwilę porozmawiam, dobra? Dobra, my sobie poradzimy, dokładnie. My sobie tu z Hanią poradzimy. Uwaga, wyłącz to na chwilę. Wyłącz to na chwilę, tą muzykę tam. Cedur. I to będzie ta piosenka, którą gramy co półtora godziny na każdym weselu. Uwaga, uwaga, moi drodzy. Daj tam donację jakąś.
Jest, dobra. Uwaga, gotowa? Czy wiesz, co jest na każdym weselu po 100 lat? Co jest? Kosko, kosko. Dokładnie. Wielkie brawo dla Hani, moi drodzy. Wielkie brawo dla Hani. Chodźcie, pomogę zejść teraz. Chodź, schodzimy i pędzimy do naszej pary młodej. Proszę bardzo. Pędzimy szybko do naszej pary młodej po nagrodę. Zobacz, zobacz. Dobra, słuchajcie. Kto następny chętny? Kto następny chętny? Tutaj dzieci nie widzę, słuchajcie. Jakby się trafił taki jeden starszy, też się nie obrazimy, słuchajcie. Też się nie obrazimy. Jakby ktoś ze starszych, większych wymyślił. Szukamy, szukamy, co? Na razie nie widzę, tak? Nie ma chętnych? Nie ma chętnych? Lewo nie ma, prawo nie ma, centrum nie ma. Słuchajcie, żeby głupio nie było, że ja wołam, a nie potrafię, też potrafię. No już, no chwila, no pana młoda się nie patrzy. Dzień dobry. I znowu centrum brawa nie bije. No jak to jest? No halo, no halo. Dzień dobry, nazywam się Clown Bob, mam 30 lat i 3 w zawieszeniu. Chciałem powiedzieć piękny wiersz, słuchajcie. Piękne wiersze i piosneczki dla mężusia i żoneczki. Wierszy Clowna będzie krótki, ale dajcie za to wódki. O, tak to mniej więcej wygląda, słuchajcie, dziękuję za brawa, dziękuję. Oczywiście chciałem wam tylko pokazać, jak to mniej więcej ma wyglądać. Słuchajcie, jakby ktoś wierszyka nie znał, my znamy dużo, pomożemy. Słuchajcie, flaszkę łatwo można zarobić. Kto jest chętny? Kto jest chętny? Ostatnia szansa, słuchajcie, odliczamy do 15. 14, 15. No niestety nikt nie zdążył, słuchajcie. Niestety nikt nie zdążył, tak? Nie ma chętnych, tak? Nie ma. Dobra, to teraz poprosimy naszą parę młodą o powstanie i zobaczymy, które dzieci jeszcze wietrzyka nie mówiły. Tu kolega chyba nie mówił, co? Kolega nie mówił, nie? Nie mówił, dodajcie mu to, dodajcie mu tam z koszyka jakiś tam fajny prezent. Zobacz, tu masz prezent, o, weź sobie, Wojtek, tak? Dokładnie, Wojtuś sobie weźmie teraz niespodziankę. I teraz Wojtuś, zanieś tą niespodziankę do stolika i zapraszamy wszystkie dzieci tutaj na środek do nas, ponieważ teraz para młoda przygotowała dla was taką piękną niespodziankę i będzie rzucać cukierki. Czyli zapraszamy wszystkie dzieci na środek. A słuchajcie, moi drodzy, żeby te dzieci nie były takie samotne, to ja myślę, że tutaj nikogo nie trzeba będzie zachęcać, żeby dorośli nam pomogli utworzyć sobie fajne, piękne kółeczko. Fajne, piękne kółeczko. Dzieci już są, zobaczcie go w sobie. I oczywiście zapraszamy właśnie ciągle wszystkich chętnych, bo co tak będziecie stać, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, tutaj, zobaczcie. Na, 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 na
Ludzie, 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 lud
żeby ten prezent już nie był anonimowy. Poprosimy w takim razie tutaj o otwarcie go. I sprawdźcie za chwileczkę, co tam jest schowane. Widzimy, że jest pełno czegoś. O, o, coś tam jest, coś tam jest. Coś wyleciało. Dzięki waszej miłości potrafi wykonać. Dzisiaj dziękuję wam za to, że jesteście. Za to, że nas zawsze wspieraliście w każdej decyzji, dobrej czy też złej. Zawsze byliście obok. Czasem chwaliliście, czasem byliście po łapkach, ale zawsze nas kochaliście. Dzięki wam to wszystko jest na dzisiaj możliwe.
I oczywiście my grali na część rodziców hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! I don't know what she's thinking, know where she's gonna go. I know she's never reason that I just don't know. What's up with me, boys? I'm a living master of boys. The 24 years is taking fortunes. Don't care how I feel, maybe guess Na zawsze.
dla naszej Wale Modeli. Księdze, tu mi koledzy dopięli od razu taką, wiecie, no, na ofiarę, zobaczcie sami. Słuchajcie, moi drodzy, jestem tutaj po to, żeby wam wytłumaczyć, że kilka godzin temu, w sumie no, tam prawie już 10, przyrzekaliście sobie miłość, wierność i że cię nie dopuszczę aż do śmierci, tak było? Nie dopuszczę. Że cię nie odpuszczę aż do śmierci. Słuchajcie, moi drodzy, to nie jest, z nami nie ma tak lekko, słuchajcie, mamy takich przysięg małżeńskich, które naprawdę w nieskończoność, słuchajcie, ale specjalnie dla was wybraliśmy tylko 6. Tylko 6 i teraz mój ministrant Waldemar przyjdzie tutaj do nas i przyniesie 6 baloników. 6 baloników dokładnie, tak? I oczywiście jedno urządzenie do przebijania, które dostanie teraz nasza pani młoda, dokładnie tak. I teraz poczekaj, słuchaj, musisz wybrać takie. Pamiętaj, że w każdym z tych baloników jest taka przysięga małżeńska, takie nie są lekkie te przysięgi. No trzeba się będzie trochę napracować, wiesz, po ślubie. Także wybierz sobie taki, który ci będzie najlepiej odpowiadał. Poszło. I w każdym z baloników jest karteczka, dokładnie tak. I teraz głośno wszystkim gościom przyrzekasz, że... Prać, sprzątać, gotować będę ja. Brać, sprzątać, gotować będzie Aneta. Proszę bardzo, no co tu się dzieje? Dobra. I teraz Krzysiu, ja będę z twoją stronę. Ja ci powiem tak, jak dasz na ofiarę, to będziesz miał lżejszy balonik, wiesz? Nie, no dobra, żartuję, przestań, chłopie. Dobra, karteczka jest, bym się skrył, ale mi złoduchka wyleci. I teraz Krzysiu przysięga żonie, że... Zarabiać pieniądze będę ja. Zarabiać pieniądze będzie Krzysiu, proszę bardzo. I teraz będziemy, dobra, jest balonik, jest karteczka. Pędzę szybko w twoją stronę. Aneta przyrzeka mężowi, że? Do dziecka w nocy wstawać będę ja. Czyli słuchajcie, po tych 3 pierwszych karteczkach mogę wam powiedzieć tylko tyle, że 3 najgorsze macie za sobą. Będzie tylko coraz lepiej, dobra. Krzysiu. I co teraz? To nie ja. Ty patrz, zginęło. No takiej akcji jeszcze nie było, no. To był Joker, tak? Dobra. Nie no, słuchaj, ja muszę improwizować teraz w tej sytuacji. Losujemy. Przydało, zobacz. No właśnie, tak się chyba złożyło, że tam miała być stucha, a weszło coś innego, co? Chłopie, tu całe twoje życie leżało. I teraz Krzysiu przyrzeka, że zobaczcie sami, że nie żartowałem. Na imprezach piję ja. Proszę, słuchajcie, co tam złotówka? Dobra, Aneta teraz. Pędzimy szybko. Tam się obróć do kamery, zobacz tam i przyszedł głośno. Grę wstępną rozpoczynać będę ja. Brawo! Słuchajcie, no brawo, wielkie brawa. Dokładnie tak. I teraz Krzysiu, będzie zadowolony, tak ci powiem. Wydawać pieniądze będę ja. Gdzie są brawa, słuchajcie, no gdzie są brawa? Dokładnie tak. Słuchajcie, ja już się z wami powoli pożegnam. Tam już kolega na pewno wam powie, co trzeba robić. Także słuchajcie, te karteczki sobie powieście nad łóżkiem, żeby na pewno do końca życia wypełniać te przysięgi małżeńskie. Także ja już na razie tak grzecznie powiem po... Szczęść Boże, słuchajcie, no. I wesele! Ijojojoj. Patrz, jak to delikatnie poszło. Powiem ci, Krzysiu, że cię panny oszczędziły.
zbyt łatwo. Także oddajemy teraz te właśnie przyrządy, one już wam się nie przydadzą. Oddajemy te na to warzechy rozdane, łyżki. No i słuchajcie, teraz Aneta wstanie, jeszcze chwileczkę. Zabierzemy się krzesełko na momencik. Także uwaga, panny gotowe? Czas start! I w drugą stronę. I leci. Poszło. Jest. Mamy nową panią modą dzisiejszego wesela. Jak masz na imię? Lucyna. W takim razie zanim teraz założysz ten galonik tutaj na włosy i zanim wewniesz, policz, że tu jest ząbków w tym grzybyku. 13. Nie, żebym znał, nie? W takim razie za chwileczkę będziecie mieć zadanie specjalne, o którym powiemy potem. Póki co panom niestety dziękujemy, zapraszamy na naszą następną imprezę, a my już zapraszamy Patryża Zali, co? W domu. Trenowaliście? Nie trenowaliście? Ale patrz, młodemu prawie wyrwałaś z tyłu wszystkie włosy. Dobra, ale jest dobrze. Wstajesz w takim razie, zabierasz tą czystą na bok. A nie, to koszula prawie spadła. No i dobra, taka jest mała zasada. Paramoda w środku, panowie wokół naszej paramody. No i cóż, jak muzyka przestaje grać, Krzysiu, wyrzucasz za siebie tą muszkę, a panowie walczą o Lucynę, czyli naszą nową panią młodą dzisiejszego wesela. Lucyna, pytanie teraz do ciebie. Jaki ma być? Przystojny? Ma mieć na imię Dawid i tam stoi. A tamten, tak? No to w takim razie trzeba się będzie postarać. Dawid się musi naprawdę przyłożyć do tego, żeby zawalczyć. Także cóż, panowie, gotowi? Pana Mody gotowa? Zaczynamy w takim razie. Dawid się stara. Teraz takie pytanie, czy ty jesteś Dawid? Nie. Nie jesteś Dawid. Nie walczył w takim razie. No cóż, nie Dawid, to będzie ten. Nic straconego. Jak masz na imię? Paweł. A ty Dawid, idź szukać nowej, co ci powiem. My zapraszamy do szkoły Lucynę. Poznajcie się. Lucyna. Paweł. No i cóż, baremona teraz zostaje na środku, ponieważ panom dziękujemy. Nowa baremona patrzy, co się będzie działo, a my przechodzimy do tego zadania, o którym była mowa. Czyli tam było 13 takich ząbków w tym grzebyku. Czyli macie 13 pocałunków w każdej innej pozycji. Łatwe zadanie, bije przyjemne. No chyba, że Krzysiu, ty chcesz wymyśleć 13 powodów, za które kochasz swoją żonę. Pół na pół. Ale chodzi ci pół na pół, czy takie koło ratunkowe? Koło ratunkowe. Dobra, w takim razie może być pół na pół. Czyli robimy tak, że robimy, powiedzmy, 7 pocałunków w każdej innej pozycji i 6 powodów, tak? Od czego zaczynamy? Od buziaków. Od buziaków. Ale czekaj. Ty się na głowie nie rozpędzaj. Ale mamy na dzień lepszą opcję. Ponieważ jak wam się skończą pomysły na stojąco, to mamy dla was takie pomocy naukowe w postaci krzesełka. A kiedy wam zabraknie pozycji na krzesełku, to ewentualnie można się tak rozłożyć wygodnie na przewoźnie w naszym łóżku weselnym. Także 7 pozycji do spełnienia, a potem jeszcze 6 powodów, za które Krzysiek kocha Anetę. Tylko Krzysiu, słuchaj, z tymi powodami jest tak, że ja jestem po ślubie 11 lat i znam dopiero 2. No właśnie. Ale to już czekam, to już nie ważne. Także moi kochani, zaczynamy w takim razie pocałunki 7 razy, 7 w każdej innej pozycji. Czas start. 1. 2.
trzy. To jest trzy. A w nogę pod wszystkim nie widziałem, dobra. To było cztery. To jest pięć. Sześć. Siedem. Dobra. Mamy siedem pacjentów. Teraz jeszcze zostało tylko sześć powodów, za które kochasz swoją żonę. I teraz będzie trudniej. Powiem ci tak, no, kombinuj. Kombinuj, tak. Sześć powodów, słuchamy. Pierwszy. Za oczy. Jeden. Za uśmiech. Dwa. Za komórki. Trzy. Za wielkie serce. Cztery. Za obiady. Pięć. Siadankę do pracy. Dobra. Ale ty jesteś Lizus, ale Lizus. Także moi panie, wielki brawa naszego pana Wodego. Szybko wykombinował, naprawdę szybko. Także słuchajcie. Przyszedł na nogach, ale to były inne czasy, wiesz, to było średniowiecze, nastrój i tak dalej. Miał rumaka, tak? Miał konia, dokładnie, miał rumaka. W takim razie zaraz Romeo szuka jakiegoś konia tutaj, jakiegoś... Może być, słuchaj, może być osioł, ewentualnie tam jakiś baran, co tam wybierzesz, to będzie... Przerobimy wszystko, także nie będzie źle. Znalazł się? Czekaj, on nie rozumiał, co chodzi, czekaj. Ale... Z takim koniem, chłopie, ryb nie złowisz. Z tym koniem to ty nie wyglądasz, nie. Musisz sobie poszukać jakoś to. Powiem szczerze, nie wiem jak pan to widzi, ale myśmy jeszcze tego jako wibratora nie używali, także... Ale rzucę przed nami. Okej, okay, szukaj teraz jakiegoś konia sobie tutaj, którym przyjedziesz, no przecież. Ten koń ma cztery nogi, ale on nie jest martwy, także to nie. Szukaj kolegów, szukaj, ewentualnie przyjaciół. Jeden kolega jest potrzebny. Jeden koń. Obiecujemy, że go nie skrzywdzimy. Jest, to zobacz, zaraz. Wielkie brawa, słuchajcie, wielkie brawa. No, powiem ci, Romeo, konik szacun, naprawdę. Także ona, wskakujesz teraz na swojego rumaka. No, wchodzisz na konia. No właśnie tak. I jedziesz do swojej Julii. Wskakuj na swojego konika. I wio. Julia, podjeżdżasz. Nasz... Podjeżdżamy do Julii. Podjechał Romeo. Patrzysz na swoją Julię i się oświadczasz Julii. Dostajesz... Julio, wyjdzie za mnie? Ale czekaj, bo na razie do tego tygodnia to jest bardziej koń zauroczył. Tak, jeszcze, coś tam jest. Powtórka ze swojej. Wracamy, koń wraca. Jeszcze jedna runda. Koń jeszcze, hop. Teraz jeszcze raz powieszcza. I tak bardziej z fantazją, bardziej z fantazją. Julio, wyjdzie za mnie? Czy Julia się zgadza? Jako Julia? Jako Julia, okej. Okay. W takim razie... Julia, ty konia wykończysz. Ulica oczywiście, wielkie brawa dla Romeo. Konia już opuszczasz. Koń możesz puścić. Oczywiście koniami dziękujemy. Wielkie brawa dla Ciebie. Follow my lead.
I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight.